Opowieść ze Szwecji. A story from Sweden. Zupa na gwoździu. Nail soup. Starej Hannie z głodu aż burczało w brzuchu. Co powinna ugotować? Może gulasz wołowy z kluskami, albo jajka sadzone z piklami i w gęstym sosie? Old Hannah's belly was rumbling. What should she cook? Beef stew with dumplings, perhaps? Or fried egg with pickles and thick gravy? Nagle usłyszała dziwne dźwięki dochodzące z zewnątrz. Poczłapała do okna i ostrożnie wyjrzała. W krzakach myszkował włóczęga. A sound came from outside. She waddled over to the window to look. A beggar was poking around in the bushes. Co tam robisz? Spytała gniewnie Hanna, wychylając się przez okno. Can I help you? Hanna asked angrily. Szukam jagód, proszę pani. Proszę wybaczyć, że niepokoję. Hannie zrobiło się trochę żal włóczęgi. Ale w końcu mógł sobie przecież znaleźć jakąś pracę i zarobić na porządne jedzenie i picie. Hannah felt a little bit sorry for the beggar. But then, why didn't he get a job, earn some money? Then he'd have enough for food and drink. Zaprosiłabym cię do środka, ale nie mam żadnego jedzenia. Nie szkodzi, proszę pani, odpowiedział jej włóczęga. Nie szukam jedzenia. Jagody mi są potrzebne do deseru. I'd invite you in, but I have no food in the house. That's all right, ma'am, said the beggar. I don't need food. The berries are for my dessert. Hanna nie mogła się powstrzymać od śmiechu. Szykujesz deser? A co będziesz jadł na danie główne? Wszystkie potrzebne składniki mam w kieszeni, powiedział włóczęga, szperając w przepastnych kieszeniach swojej brudnej kapoty. W końcu wyjął ogromny gwóźdź. Hanna couldn't help laughing. You have dessert, do you? And what's your main course? I have all the ingredients in my pocket, answered the beggar. He rummaged around in his filthy jacket and pulled out a huge nail. It makes the best nail soup in the world. Z tego przygotowuje się najlepszą zupę na gwoździu. Hanna nigdy nie usłyszała podobnej niedorzeczności. Czyżby włóczęga stroił sobie z niej żarty? Hanna had never heard such nonsense. Was the beggar making fun of her? Jeżeli pożyczyłaby mi pani rondel i trochę wody, pokazałbym, jak się robi tę zupę, zaproponował włóczęga. If I could borrow a saucepan and some water, I'd show you how to make it, said the beggar. Kobieta była bardzo ciekawa tej tajemniczej zupy, szybko przyniosła więc wodę w rondlu. Spełnię jego kaprys, pomyślała. Zupa na gwoździu. Doprawdy, cóż to za historia? Włóczęga wrzucił gwóźdź do rondla i postawił na ognisku, które rozpalił. The old woman put some water in a pan. Humor him, she thought. Nail soup, indeed. A likely story. The beggar dropped the nail into the saucepan and placed it onto the fire that he had made. Używałem go już 5 razy, oznajmił włóczęga. Ta zupa jest zawsze pożywna i sycąca. Ale gdybym dostał odrobinę soli i pieprzu,
byłaby jeszcze pyszniejsza. I used it 5 times already, said the beggar. Nourishing, filling soup every time. Of course, if I just had a dash of salt and pepper, it would be even more delicious. Sól i pieprz prawie nic nie kosztują. Hanna pomyślała, że może je dać temu staremu włóczędze. Salt and pepper cost next to nothing. Hanna thought that she might as well let the old beggar have them. Za chwilę się zagotuje, powiedział włóczęga, dodając do wody szczyptę soli i pieprzu. It will boil in a minute, said the beggar, sprinkling the salt and pepper into the soup. Niestety, nie będzie to najpyszniejsza zupa na gwoździu, jaką dotąd robiłem. Użyłem tego samego gwoździa już 5 razy, więc jej smak nie będzie tak wyraźny. Gdybym miał chociaż trochę mąki, żeby ją zagęścić. Sadly, this is not going to be the most delicious nail soup I've ever made. I used the same nail 5 times, so the flavor is running a bit thin. Now, if I had a handful of flour to thicken it. Hanna miała trochę mąki, która pozostała jej po pieczeniu. Ale nie wystarczyłoby jej nawet na 1 herbatnik. Pomyślała, że może ją dać. Po co miałaby się zmarnować? Przyniosła ją z pojemnika na mąkę, a włóczęga przesiał ją do zupy i zamieszał w garnku. Pechotka. She fetched it from the flour bin. The beggar sifted it into the soup and stirred. Now, there was a sort of smell in the air. Not delicious exactly, but interesting nonetheless. Teraz w powietrzu czuć było zapach, jeszcze nie do końca smakowity, ale ciekawy. Zupa byłaby smaczniejsza, jeśli miałbym mały kawałeczek wołowiny i kilka ziemniaków, powiedział włóczęga z błyskiem w oku. Ale nie ma co marzyć o tym, czego nie można mieć. It would be even tastier if I had a little bit of beef and a couple of potatoes, said the beggar with a twinkle in his eye. But it's no use wishing for things that you cannot have. Hanna miała wołowinę i ziemniaki w spiżarni, a że nie była osobą, która chciałaby zrujnować tak doskonały przepis, szybko potrzebne produkty przyniosła. Lepiej, żeby zupa była dobrze przyprawiona, pomyślała. Włóczęga wrzucił wołowinę i ziemniaki do rondla i wolno mieszał, wąchając unoszącą się parę. It would be even tastier if I had a little bit of beef and a couple of potatoes, said the beggar with a twinkle in his eye. But it's no use wishing for things that you cannot have. She had beef and potatoes in the pantry. If they helped flavor the soup, well, who was she to ruin a perfectly good recipe? The beggar dropped them into the saucepan and stirred slowly, sniffing and the rising steam. To będzie zupa dla króla. Tyle, że król dodałby do niej trochę śmietany. This is going to be fit for a king. Only the king would add some cream. Hanna natychmiast się poderwała. Miała śmietanę przeznaczoną na placki dla jej męża. Proszę, powiedziała i sama wlała ją do rondla.
Zapach wydobywający się z garnka był iście niebiański. Hannah was on her feet right away. She had been saving some cream for her husband's pancakes. Here, she said, and she poured it into the saucepan herself. Now, the smell from the pan was truly heavenly. Włóczęga nabrał zupy na łyżkę, podmuchał, żeby trochę wystygła i skosztował pyszności. Mniam. The beggar took a spoon, blew on it to cool it and tasted it. Perfection! Yummy! Good soup! Stara kobieta była zachwycona. Zaprosiła włóczęgę do swojego domu i nakryła do stołu, podając najlepsze miski do zupy, trochę wina oraz ciasto na deser. Jest naprawdę wspaniała! Przyznała Hanna, pałaszując zupę. Kto by pomyślał, że można zrobić tak przepyszne danie tylko z jednego gwoździa. The old woman was delighted. She invited the beggar inside her house and set the table with her best soup bowls. There was even a drop of wine in the bottle and some cake for dessert. Wonderful, she said, digging in. Who would have thought that you could make such delicious soup with only one nail? Bye! Bye.